tu się okazało, że kanapa przyszła dzisiaj. A ja właśnie teraz przyjechałem też, także dobrze się składa. Wam mówi, że może robić 10 rzeczy na raz. I w związku z tym będzie to wszystko zaraz tutaj składać, nie? Na pewno. No, będziesz stał i nabywał. Słuchajcie, jest to w trzech częściach. Myślałem, że to będzie więcej. Myślę, że... Ty nie widzisz, że tutaj są te? Co? Macie jedno na drugim? Co jeszcze? No tak, no jest... No przecież musieli to jakoś sprytnie zapakować. No, no ładnie, no oczywiście, że musieli. Tak to wygląda. Tak to wygląda. No i jeszcze dostała Ewa prezent za to, że jest taką miłą osobą, tak. To pani jej dał prezent, to jest ta firma Stylux. Tak, tak. No to z tej firmy właśnie kupiliśmy i tu na dole jest wszystko. Adres, jakbyście sobie chcieli zamówić, to jest telefon, jest wszystko, a ten prezent to jest coś takiego, nie wiem co to jest Ewa, co to jest? Wybielacz do zębów. No, wybielacz jakiś, pokaż, no oczywiście. Ja no, trzeba, nawet tego nie otwierałam. Trzeba pokazać co to jest w ogóle. No. Czy to będziemy używać tego wybielacza? Ja sobie może zużyję, wybielę sobie zęby i będzie git. Ty patrz, jaki sprzęt, co? A to co to jest? Też? Nie wiem, nie otwierałam. To jest jakieś mniejsze. No to pewnie same płyny albo coś. No. O, to musisz prze... Dajcie sobie, zobaczcie. Same preparaciki. Użyjesz i masz wszystko bielutkie. Pan po prostu nie wie, że ja mam bielutkie zęby. No. Pan nie zna mnie jeszcze. Ale ja mam niebielutkie, więc sobie wybielę. A to jest pewnie ta maszynka do wybielania. Tak. Na baterię. Ja to nie wierzę w takie rzeczy, ale... Ani ja. Ale tak. Darowanemu nie, koniowi nie, zęby nie, się nie zagląda. Nie, nie po to ludzie sobie licówki zakładają po kilka tysięcy, żeby, wiesz, takie sprzęty, nie? No tak. No, zużyjemy, zobaczymy, może będzie akurat fajne. Dobrze, teraz trzeba coś zjeść i lecimy na Szczecin. Mam brudne. Ten bo widać takie rozmazane. Nie, wyczyściłem, elegancko jest, jeszcze poprawię. Nic nie urągaj. No, Ewa mówi, że mam brudne, ja mam czyściutkie. No. To robimy, proszę Państwa, znaczy Ewa będzie robić. Jeszcze długo będziemy czekać? Nie no, już możemy robić. Ja widzę, za brzuch się złapałeś i dyskutujesz. Ja tu ustawiam kamerę. No to ja teraz muszę wyjść. A gdzie idziesz? Tak. Lecimy. Halo. Kamerę otwieramy.
Tak myślisz? Mhm. Słuchajcie, tutaj mamy mały problem i nie wiem, jak go rozwiązać. Ponieważ dołożyliśmy materiału i jest za wysokie. I teraz tak nie za bardzo się na tym siedzi. Ewentualnie jakby wziąć nóżki. O, Donia przyszła ze szkoły i się tutaj pindrzy. Jakby ewentualnie wziąć, co tam dostałaś? Certyfikat uczestnictwa dyrektora zespołu szkół specjalnych. To ty do zespołu szkół specjalnych chodzisz? To nie jest wolontariuszem i jej nie przyda. No, dostała takie uczestnictwo. Gdzie, opowiadaj, gdzie byłaś? Byłam w zespole szkół specjalnych i super się bawiłam. Miałam przydzieloną swoją grupę, byłam wolontariuszem i opiekowałam się czwórką dzieci. I jak było? Z wielkich. Super było. Najpierw rysowaliśmy taki duży plakat i hasło to było: każdy ma prawo żyć i wypoczywać w spokoju. No i tak. A później były tańce, później była zumba. Rozumiem. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie się bawiłaś. No, a my tutaj musimy zrobić coś chyba z tymi nogami. Teraz zobaczymy, jak, bo one ładnie wyglądają faktycznie, ale się będzie źle, niewygodnie siedzieć. Nawet ona jest mniejsza, niż żeśmy chyba myśleli, co? Co? Nawet ona jest mniejsza, niż żeśmy myśleli. No, my dobrze myśleliśmy. Tak? My myśleliśmy, że nam się tu nie zmieści, a ona się nam chyba zmieści, mi się wydaje. Tak, no, myśleliśmy, że nam się nie zmieści, tośmy sobie ją zamówili. No dobra, zobaczymy. Czy Ewa już taka nadgorliwa jest, już wynosi, już to musiała tu wypchać, a kolegą gadałem, a ona już wynosi, już sama, już mówi szybciej, już szybciej, już szybciej. A tutaj sprawa wyniknęła taka, że no tak dobrze wygląda, teraz dobrze się siedzi, jak nie ma tych, czego Ewa? Tych nóżek, no właśnie. I chcieliśmy, bo sam bym tego nie obciął, bo nie mam takiego sprzętu, żeby obciąć jak równo, żeby zostało z 1,5 cm. I mówiliśmy, że do stolarza by można obciąć, ale ja nie wiem, czy nie będzie za dużo. I nie wiem, czy nie zostawimy tak, jak teraz jest, tylko się podbije jakimś filcem i wtedy będzie gitara, nie? A tutaj jest idealnie... No, tam już przełożyłem te blaszki, bo tam trzeba było te blaszki przełożyć, żeby tam te stópki fajnie dochodziło. I będzie super, nie? Jak będzie filc, to będzie fajnie, tak? Prawda? No, myślę. Powiedz, że będzie fajnie. Mam nadzieję. No, bo trochę żeśmy się nie dogadali. Tak to jest właśnie kupować z internetu. To jest ani nie nasza wina, ani nie gościa moim zdaniem, bo na tym, na zdjęciu było o połowy mniej. Ale my żeśmy nie pomyśleli, że jak dołoży jakieś tam pianki, jakiegoś czegoś, to się zrobi to więcej. Myślałem, że tam to wywali, a to zrobi, no ale dobrze. Trzeba to złączyć, nie? Będzie? No, ale to później, nie? Jak podbijemy filcem. Na razie tak dosunęłam, no. No dobra, to później to zrobimy. Teraz ja jeszcze sprawdzę, czy dobrze się siedzi. No, dobrze się siedzi. A jak dla mój bez... jest przydłuża poduszek i jedną można wrzucić do środka. Wiesz? No można. Nie? One były już... A to się ściąga, żeby wyprać? Bo tutaj coś tak, się odsuwa? Tak, wszystko jest. No, z tym jest super. Aha. Właśnie, że wszystko można wyprać, nie? No, i teraz damy jeszcze Ewa, bo zamówiliśmy razem z kanapą jeszcze, czy dostaliśmy w gratisie w sumie, materiał do tego, taki. I Ewa się podjęła takiego zadania, nie wiem, czy jej to wyjdzie, jak nie, to najwyżej damy do gdzieś oprzyć te półki. No tak. Coś, ty na maszynę. Ale Ewka zobaczy, jak da radę, to będziemy ją chwalić, zobaczymy. No i tutaj oprzyję te półki tym i te wtedy, jak się da te nóżki wyższe, to ta półka, bo ta półka miała takie małe gówna. No i co? No gówna te nóżki takie małe miała, a tu będą takie... No i na tym się będzie lepiej siedziało, bo te małe to były za małe. Mhm. Dobra, jest jeszcze trochę syfu, ale jak tutaj się uporządkuje, myślę, najdalej jutro będzie tutaj już fajnie. Jeszcze dzisiaj ma przyjechać stolarz właśnie wziąć te nóżki. Najwyżej nam obetnie... Najwyżej nie zużyjemy, ale nam obetnie. I ten stół ma nam zrobić po prostu na biało. I cztery nóżki, nie? Ma zrobić zamiast tego, co jest? Tak, cztery nóżki. No, bo ten się trochę taki jakiś jest... no widać, jaki jest. No, taki stary, nie? Stary, ale jary. Tak, jak stolarz go zrobi, wyczyści, wyteguje, to... Takie stół 6,5 stówy widzieliśmy w tym sklepie. No tu widzieliśmy. Ty widziałeś płyty za 6,5 stówy.
Nie, no tutaj co był, ten sam. Co... Z tych holenderskich sklepów? No. No, był. No, też był używany, tylko trochę był bardziej stabilny niż ten, ale... ale... On był na 4 nogach. Nie, tamten był na tej samej nodze. Na takiej jak ten. No, ale my... Bo kiedyś, kurczę, gdzieś ten stół stał i ktoś tam gdzieś się ten... Tak nacisnął i ten stół poleciał ze szklankami, ze wszystkim, nie? Jednak na 4 to na 4. Jeśli chodzi natomiast już o tą ławę, no to ta ława niestety tutaj będzie za niska. Będziemy ją musieli wynieść chyba, Ewa, do piwnicy chyba, nie? Jak ja mówisz? Nie będę nic wynosić do piwnicy, Sławek. A co z nią zrobisz? Ja sprzedam. Będę piwnicę zagracać stolikami. Tam już masz 2 fotele w piwnicy. Ciekawe, do czego ci one będą potrzebne. Słuchaj, moja babcia mówiła, przestań, że wszystko się kiedyś przyda. Ja wiem. Oni tak myśleli. No. Dobrze, Finka już tutaj, tak. Finka już, proszę sobie zobaczyć, jak sobie już miejsce robi, gdzie będzie leżeć. Najwyżej. No. Będzie najwyżej, tak. A teraz będzie miała, bo kiedyś, wtedy to miała wyżej tutaj do tego, żeby wskoczyć na parapet, a teraz będzie musiała jeszcze łapami tutaj, ale już na parapet nie wskoczy, nie? Nie, już, koleżanko, skończyły się twoje dobre dni. Skończyły się, no. Dobra, ława mi się podoba i proszę mi jej nie sprzedawać. Ja co jeszcze pomyślę, co z nią zrobić. Może do office biura sobie ją dam albo gdzieś. Dobra, wynosimy teraz tamto wszystko. Tylko może te kartony najpierw wyrzucę, co? Jak mówisz? No na pewno, i tą folię. Do śmieci? Mm. Dobrze. Co? Nic. I nożyczki. No, słuchajcie, Ewka się tu wzięła za robotę. Będziemy obszywać, nie? Ja z nią mam fajnie, bo będziemy obszywać, będziemy gotować, będziemy wszystko razem robimy, nie? No, materiał jest, wszystko będzie gitara. A nożyczki masz, czy ci przynieś? Igor przyniesie nożyczki, tak? No. Tu są nóżki. Te nóżki będą idealne do pufki, bo na nich się źle siedzi, bo są za niskie, a przy tych nóżkach będzie się super siedziało. Nie, Igorku? Dzięki. No, fajnie. Przyjacielu wesołego. To wam później pokażę, jak Ewa już to zrobi. Na pewno jej to wyjdzie, a jak nie, to wam nie pokażę i nawet nie będziecie wiedzieli, że nagrywałem. No. Ten, maszyny trzeba przygotować, rozumiem. Myślałem, że kupić, to bym zaraz jechał do sklepu. Ja jestem człowiekiem. Tak, ona ma wszystko, maszynę. No, i umie ugotować, i umie zeszyć, i umie oprzyć, i umie też zdenerwować tak człowieka, takiego nawet jak ja, co można mu na język nadeptać, a on nic nie powie. A ona potrafi mnie zdenerwować czasami. Oczywiście. I budzić do szkoły potrafi, tak. Jak mama mówi, jak cię budzi do szkoły? Wstajemy do szkoły. Już jest dzień, wstajemy. Już jest dzień. Igorek uwielbia, to gdzie są te nóżki? Tak, no uważaj, bo zobacz, co byś zrobił. Jeszcze Igorek uwielbia, jak się mu mówi, piżamki i do spania, nie? Uwielbia, no. No. Uwielbia, dobrze, fajnie. My teraz czekamy na tego właśnie stolarza. Ma przyjść tutaj i zobaczymy, czy ten. No i zobaczcie, jaką tutaj mam mistrzynię świata w tym w domu. Nie? Zobaczcie, tu jest taka, a Ewa obiła ładnie, znaczy obiła, obszyła tym kawałkiem. Teraz jeszcze tylko tą drugą obszyję. Będzie gitara, nie? Te nóżki już są przykręcone. I ładnie będzie? Ładnie, nie? Aż się lepiej będzie na tym siedzieć. No, bo na tym to było za nisko troszkę. I szyjemy, proszę Państwa. Naprawdę szyjemy? Szyjemy. Równe są, nie? Ewka, jak już coś zrobi, to już porządnie jest. Pufy są fajne, a jedzenie jest dobre, nie? Tylko jeszcze będziesz mówić... Będziesz pikować je? No, jeszcze czy będzie, nie? Będzie, no. Bo ona mówi, że jeszcze tutaj dziurkę jedną i tutaj tak, drugą. Będzie jeden. I zrobi taki, ale po co? A po to, żeby ładnie. Po to, bo nie ma... Nudzi jej się chyba. Takie będzie pikowanie? O, takie jak poduszeczka, tak? Jeden pik będą miały taki. No to... No, będą miały. To zobaczymy jutro wtedy. Donia, a ty cieszysz się na wyjazd świąteczny? Nie. Jak to nie? Do dziadziusia pojedziesz, dziadziuś będzie mówił na ciebie rybeczko. Rybeczko? Fajnie będzie. Ale na to mam nadzieję, że tego nie będzie mówił.
Do ciebie będzie mówił Igorku. No nie. No jak nie? Fajnie. Do Doni rybeczko, do mnie Igorku. No właśnie. Igoreczku, na rybeniu! Na rybeniu!